Zodiakalne bliźnięta w marcu będą zaaferowane mnóstwem nowych i ważnych spraw. Może się okazać, że macie do zrobienia o wiele więcej niż zwykle, ale nie ma sensu chować się przed obowiązkami i nowymi zleceniami, dlatego że możecie bardzo dużo zyskać. W finansach możliwe jest odkrycie jakiejś dodatkowej żyły złota, z której będziecie czerpać przez kolejne miesiące roku. Ale żeby wszystko było możliwe, musicie uważać na to, żeby być obowiązkowym, przygotowanym i dobrym w tym, co robicie. Dlatego, że planeta Merkury, która jest Waszym zodiakalnym opiekunem, przez większość marca poruszać się będzie tak zwanym ruchem wstecznym. Co to oznacza dla bliźniąt? To może oznaczać, że tyle będzie spraw na głowie, że łatwo będzie o czymś zapomnieć, zgubić coś, zlekceważyć różnego rodzaju polecenia szefa. Więc zapisujcie sobie to, co ważne, żeby nic Wam nie umknęło. Merkury w retrogradacji sprawi też, że będzie więcej towarzyskich spraw na Waszej głowie. Mogą odwiedzić Was znajomi, których od dawna nie widzieliście. Może się okazać, że trzeba będzie komuś doradzać albo pomagać w jakiejś ważnej sprawie i przez to będziecie mieli jeszcze mniej czasu dla siebie. Więc radzę zadbać o odpoczynek, zadbać o to, żebyście w tygodniu mieli choć jedno popołudnie tylko dla siebie i na swoje sprawy. To, co będzie bliźniakom doskonale poprawiać humor, to jest sztuka. Wenus, która znajduje się w trygonie do Waszego znaku zodiaku, sprawi, że na koncertach, wystawach, w kinie czy w teatrze będziecie się doskonale czuli i właśnie tam naładujecie akumulatory pozytywną energią. A jeżeli oglądają nas bliźniaki, które mają jakieś bardzo ciekawe hobby, na które od dawna nie miały czasu, to chociaż tego czasu i tak nie będą w marcu miały, to warto jest to hobby odkurzyć. Dlatego, że działalność intelektualna, coś, co daje Wam radość, będzie w tym miesiącu niezwykle ważne i sprawi, że nie będziecie się denerwować. W miłości za to pełne powodzenie. Wenus w trygonie będzie dbała o samotne bliźnięta. Być może jakaś ważna znajomość z przeszłości znowu powróci i będziecie się zastanawiać, co z nią zrobić. Od 20 marca jeszcze więcej ciekawych zadań, ale mniej nerwów i mniej trudności. Dlatego, że Słońce będzie wspomagać Wasz znak zodiaku bardzo korzystnym sekstylem. Więc ta końcówka marca jest idealna na to, co bliźnięta lubią najbardziej. A co bliźnięta lubią najbardziej? Podróże, wyjazdy, spotkania z przyjaciółmi, wycieczki, nawet krótkie, to będzie to, co pozwoli Wam cieszyć się wiosną i doskonale zregenerować siły. W sprawach rodzinnych bliźniakom radziłabym trochę uważać, bo to jest ta dziedzina życia, na którą kompletnie możecie nie mieć w marcu czasu. Dlatego warto jest zadzwonić do rodziców, do starszych krewnych, zapytać się, czy czegoś nie potrzebują, ponieważ może się okazać, że i tu jesteście komuś bardzo potrzebni. I też w sprawach urzędowych możecie się przydać, bo będziecie bardzo trafnie doradzać, a w razie czego uśmiechniecie się do urzędnika czy innej ważnej osoby i w ten sposób osiągniecie to, na czym Wam bardzo zależy.